Pen, luz i light. Pen, luz i chill, bez ciśnienia. No i proszę. Dobry, witam. Klasyczny feder. Wow, ale ryba. Ja trzymam. Dobra. No. Teraz. Jedynkami sektorowymi. Zostaje mój były kolega. Wszystkim z tej strony Feder Fanatics. Sorry, że z papierosem. Przyjechaliśmy dzisiaj na jedno auto. Kuba po mnie przyjechał i okręgóweczka, słuchajcie, Karłowice. Tak wygląda dzisiaj łowisko od strony Leclerca. Na razie idziemy na zbiórkę. Jest pen, luz i light. Pen, luz i chill, bez ciśnienia. Tak mamy. I tak jest właśnie u nas na okręgówce we Wrocławiu. Serdecznie wszystkich zapraszam na te zawody, bo naprawdę to nie są typowe zawody okręgowe, tak się słyszy w Polsce, tylko no jest naprawdę fajna, miła, koleżeńska atmosfera. Nie, Biesiu! Co to za spóźnienie? Najważniejsza osoba dzisiaj. Zobaczymy, mam sektor A. Ale będzie Big Fish? Musi być. A ja jaki mam sektor? Chyba ostatni. Aha. Cześć Pawełku, siemanko. Cześć Kuba. Zobaczcie, ile ludzi w ogóle jest. Mnóstwo ludzi. Dużo, dużo. O, Jacek. Cześć. A wszyscy się rozumieją. Ale pełna mobilizacja, wszyscy już lecą. Ja idę też zobaczyć, które mam stanowisko. Witam. O właśnie, i tu jest jeszcze kierownik. Tak. Kierowniku! Już. Dzień dobry. Witam. Dlaczego już było losowanie? Bo zbiórka była na godzinę 7. Wiem, tak? Tylko świruję. Jedziemy, Bartu. Jedziemy, dobra. Ty, chodź, zobaczymy, gdzie to ten, gdzie to stanowiska? Tam. 49. Co to jest? 43 czy 49? 49. Ja wiem, że ja brzydko piszę. Przepraszam, to pani pisała, tak? 49 ja mam. Kuba zalicz 27. A ten? Tak, dobrze widzę? 7, a Wiesiu 7. No i proszę. Dobry, witam. Klasyczny feder. Kłaniam. Pozdrawiam. I Antoni. Tutaj nasz następny faworyt. I jak, Stasiu? Spoko. Będzie spoko? No pewnie, że tak. Tylko zabawa. Tylko zabawa. Ty patrz. Tak, będzie zabawa. Ja już od razu rozkładam ten. I tyle. Siema, Jarek. Dzień dobry. Cześć. Dobry, witam. Po dwóch godzinach łowienia i słuchajcie, udało mi się coś odłowić. Jest bardzo mało ryb. Tu kolega tylko po lewej więcej coś tam łowi, a tu po prawej no rzekomo słabo. No ale wiadomo, stare wygi na pewno się nie przyznają tak łatwo. Z prawej mam Mariusza Zasadę, więc co tu dużo gadać. Dalej jest tam Karol Krygiel, Michał Hołup, więc dopiero pewnie na ważeniu się dowiemy. No i co? Woda mocno, bardzo mocno opadła. Drastycznie wręcz. Miałem przednie nóżki w wodzie, a teraz są praktycznie suche. I może być to wynikiem tego właśnie, że przestały też brać ryby. Fajnie się to rozkręcało, jeszcze do niedawna coś się działo. Ale teraz już niestety cisza. Jest dokładnie 11:15. No co, trzeba trochę popracować, może coś donęcić. Zobaczymy. Coś tam mi obskubało, co prawda robaka, ale no, nie było widać brania. Być może przy tym podciąganiu samym. Zauważyłem, że musi być super czysty robak, super taki świeżutki. To wtedy się coś dzieje.
cała łódka pewnie będę ją śluzować. Więc coś czuję, że zaraz znowu skoczy poziom do góry. Trochę mi wiatr zniósł tym razem, więc tu na pewno nie będę długo trzymał. Wow, ale ryba! Wow, 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 powiem wam, naprawdę konkretna ryba. Wow, 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 wow. No nie, jej nie odpuszczę. Ale kloc. Ajajajajaj. Powiem wam, zabrał. Dziwnie jakoś idzie. Ale jest, jest dalej, jest. Pewnie nie łapie kamera. Widzicie moje nogi. Ale uwierzcie mi, konkretna ryba, naprawdę. Byle nie weszły w te, byle nie weszła w te trzcinę. Oj, weszła w tę trzcinę. Ale jest piękny. Jest. Ajajajajaj. Chodź tu, chamie. Łyknął już dwa razy, będzie mój. Jest! Jest! Udało się, zobaczcie, jaki piękny złoty leszek. Co? Pierwszy dopiero, no. Patrzcie, nie chcę go tak też eksponować, żeby mi nie spieprzył, ale no jest konkretna ryba. Jest naprawdę fajny, gruby leszcz. O to mi chodziło dzisiaj właśnie. Konsekwencja dała coś, co może mnie uratuje od kolejnej kompromitacji na zawodach okręgowych. Zobaczcie. Ale wielki, fajny, duży leszek. Idź tam. Hak celutki, nawet nie tknięty, nie rozgięty. Rzeczywiście bardzo fajne haki. Polecam haki Onera, słuchajcie. Składnikami serca teraz na pewno na większym luzie będę łowił. No to się tak gada, śmiechy, chichy, ale każdy chce jak najwięcej złapać na tych zawodach. I dobrze wiecie, że tak jest. I niezależnie, czy to są zawody wędkarskie, czy jakieś inne, każdy chce najlepiej wypaść. Się ręce trzęsą, kurde. Z nerwów jeszcze. Ach, jak ten sport mnie, kurczę, kręci od tylu lat. 8 lat człowiek miał, zaczął łowić ryby. No co to tak się dziwnie stało? Wszystkie ochotki się spadły nagle. Rata czasu troszeczkę. Chciałem tam dokarmić. Ale czuję, że ta ryba teraz łowiona jest typowo wypracowaną rybą. Przez konsekwencje nie była to przypadkowa ryba. Zanęcona ryba. Jestem zadowolony, że tak powiem. Nie ma nic. A, to ta mi zrobiła sztuczne branie. Osiadła mi jakaś roślinka na żółce. Idealnie, powiem wam, naprawdę te rzuty teraz, kurczę, mi idą coraz lepiej.
A jak wiecie, no ta miejscówka jest dla mnie przeklęta. A jeszcze znowu wieje tutaj. No nie jest lekko. Ale... Nie tylko ja mam takie warunki, jak to się mówi. Na pewno nie zrezygnuję z tej linii już do końca. Z racji takiej, że coś się dzieje. Że były wskazania, że te ryby gdzieś tam się udało zanęcić. Jedynie co, to będę kombinował cały czas na pewno z dodatkową ilością jokersa. Lub też innymi jakimiś składnikami. Na pewno już pod koniec jakieś rzuty rozpaczy. Woda zaczęła znowu płynąć, czyli zaczęli ten stateczek, który płynął, śluzować. Znowu nam się wszystko porozmywa troszeczkę. No ale tu kolega po lewej jest no dzisiaj w najwyższej formie. Widać, że naprawdę to... O, coś miałem, jakieś stuknięcie. Widać, że tu dzisiaj mu te rzuty to idą tak naprawdę w punkt, że no... Tutaj sobie górkę lepiej usypał ode mnie. No i dlatego ma cały czas kontakt z rybą. No, co tu dużo gadać. Ale chyba jeszcze żadnego leszcza na zawodach tak się nie cieszyłem, jak z tego, co dzisiaj złapałem. Naprawdę. Mam obskubane robaki, więc... No coś przeoczyłem, coś przegapiłem na pewno. Najważniejsze jest teraz, żeby ta rybka, która się tu kręci gdzieś, nie poszła w bok. O, tutaj kolega też za dwa stanowiska w prawo też coś konkretnego ma. Czyli rybka się tu zaczęła pojawiać. Aczka, za mocno. Ale łowią tam, słuchajcie, po prawej stronie. Tak mocno łowią, że szok. O, a ja mam belkę. Miałem branie. I chyba coś jest. Ale nic dużego. Jest coś tam. Maluteńki. Ale zawsze to parę gram. Gorzej, że te śluzy tak otwierają, zamykają. Ta woda w górę i w dół, w tą i z powrotem. O kurcze, zobaczcie jaki big fish. Tak myślałem, że to coś niedużego. Mikro ryba, czyli jazgarz. Mówi się, że na zawodach łowi się jedną trzecią tego, co na treningu. Ja tu byłem w poniedziałek potrenować. Łowiłem 14 ryb, a dzisiaj mam już 5, więc nawet ponad normę troszeczkę. Łe, to ty dzisiaj sypałeś karmę, jak masz tego łębie. Ty, na zanętę łapiesz. Nie? Siemanko. No nie, tutaj mnie zablokowano z prawej strony, mam tylko 5 rybek jakichś takich i lipa. Nie, mały, jeden większy tylko, a tutaj co chwilę koledzy, kurczę, powiem ci, no. Ale i tak jestem, wiesz, szczęśliwy, że nie ma blanku, no nie? Bo nienawidzę tej miejscówki, po prostu, jest dla mnie przeklęta i trochę się odczarowała, ale leciutko tylko. Ale jadę na waszych glinach. No, już wcześniej sobie kupiłem karpiowy z ciekawości, nie? No. Kurde mole, i na koniec. I na koniec się wszystko zmoczy, no.
Jajku. A już się cieszyłem, że ominie nas ten deszcz. Idę. Co? No, moje tak, ale już widzę, że będę za daleko miał tą kamerkę, ale dobra, trudno. O, dzięki. Ja mam tylko... Tam jest jakiś jazgarz po kimś. O, faktycznie od sąsiada przyszedł. Taka postawa sportowa, panie sędzie, proszę zapisać. Pół punkta za fair play. Nie, ja dzisiaj chcę po prostu nie przegrać, kurde, sektora. O, może tak. No ja, ale przynajmniej coś złowiłem na tej... Cztery jazgarze. Jak tam są... to na pewno nie przegrasz. Tam są trzy, nie. Tam są dwa jazgarze. Ale tam były cztery takie u jednego pana, aha, takie małe, więc w słoiku by się po tym, po dżemie zmieścił. Weź, sprawdźmy, Kuba. Uważaj na hamerę. I co? Pusto, nie? Dobra. Jezu. 1500, 1595. Zrobisz mi zdjęcie z tym jednym? Dzięki. Już sobie. Tylko zanim masz mokre ręce, podpisz i już będziesz robił zdjęcie. Dobra. Zobaczcie, jaki jeden jest. Udało się. O. Ue. 54, ty. I widzicie, jak to jest. Nie ma lekko. Chyba za grubo pojechałem, wiesz? Tutaj panowie, po 6, po 5 kilo. Zdeklasowany. 20, 22 hako i używali. Ile masz? 4,5. A wyciągał jedna za drugą. Tylko, że drobna chyba. Drobna. Słuchajcie, już jesteśmy po wynikach. Niestety nie udało mi się zrobić jakiegoś zdjęcia ani nic, więc na pewno wkleję, jak ktoś zrobił, do filmu. Zajęliśmy ogólną klasyfikację drużynowej 9 miejsce. Ja byłem 14 w sektorze, Wiesiu 5. A ty? Niestety blank. Niestety blank, więc tam pod koniec stawki. Dzień następny. Jutro druga tura, także... Na szczęście, jak to duchowo byłem zresztą, więc coś wyskrobali. Tak, trzymajcie kciuki. Ale nauka wyciągnięta. Do jutra. No to co, słuchajcie? Właśnie jedziemy na drugą turę, na Zawalną, na Mistrzostwa Okręgu. Wczoraj była pierwsza, jak widzieliście, jak nam poszło. Mamy nadzieję, że teraz na drugiej turze pójdzie nam znacznie lepiej, bo no oczywiście nie nastawiamy się na pudło, ale też chcielibyśmy poprawić swoje wyniki, wszyscy na trójkę. Chociaż nie wiadomo, co z tym pudłem, nie, bo ja mam tajną broń dzisiaj uszykowaną, tylko muszę sędziów się spytać, czy będzie zgodna z regulaminem. Bo to jeszcze nie wiadomo. Jest to rzecz, która przyszła z zachodu. Jaka? Tak zwany slow sinking bomb. Aha. Niestety nie będę mógł użyć jak to waftersa balansującego. Oczywiście. Bo no wysoka też, nie? Tak, bo jak to... Niestety mączka rybna jest zakazana, nie? A, no na tak. Na zawodach w no klasyku, tak. To jest zakaz. To no. Tylko w metodzie, niestety, można. Ale ulepimy coś z gliny, nie? Ale fajnie, słońce wstaje. Takiego waftersa właśnie. Z gliny? Tak. A wiesz, że to się rozpuści? No wiesz, czasem to wiesz. Tak będzie taki zwany smugowy, nie? No dobra, to no bo ja widziałem, że właśnie wczoraj ta ryba, jednak ona tak nie była skora właśnie, żeby żerować na dnie, tylko chodziła w toni przy tym słoneczku, nie? Ja myślę, że ten slow sinking bomb zrobi taką renomę, że szok. Okej. Okay. No to zobaczymy, co powiedział sędziowie. Ja jestem ciekawy, nie? Wydaje mi się, że nie będzie problemu, nie? O Jezu, bądźcie z nami. We'll be right back.
Jezus. Siemanko. Wiesiu, odrzański harpagan, kurczę tajego. Dzisiaj wziąłem ziemię z kretowiska. Witamy się. Ziemię z kretowiska? A. Będzie kluczem do sukcesu? Wczoraj nie było i nie było roboty. Dzisiaj, kurde, jest, także okay. Jedziemy z koksem. Okej, okay. No dobra, zobaczymy. Zobaczcie, jakie są warunki. Słuchajcie, zaczęliśmy łowić. Jesteśmy po nęceniu. No, co tu dużo gadać, ale jakoś mi się udało wylosować zamykające stanowisko. Numer 59. Zobaczymy, jak to będzie. Nie nastawiam się, ale słyszałem wczoraj, że tu była lipa totalna. Mi się podoba pierwsze branie zaraz po zanęceniu. Ciekawe, co to za ryba. Na pewno coś niedużego. Spięło się coś, a coś niedużego, coś uklejkowego bardziej. Dobra. Zapowiada się nieźle. Chyba 2 minuty nie minęły. Może być czysty przypadek tak zwany. A może być też rybka. Zanęcona już. Dzisiaj przynajmniej jestem celny. Nie to co wczoraj. No to co, jest pierwsza ryba. I nie ma zera. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, jak je łapać, kurde, żeby się nie spinały. One tu się mi będą troszeczkę spinać. Na razie się z wami rozłączę. Coś większego wpadnie, to włączę nagrywanie, bo tak naprawdę mam tylko jeszcze na karcie pamięci dwie godzinki do zarejestrowania, także zawody 4-godzinne. Wyżej klikera zacznę używać i będę wam klikał te ryby. Witam po 2 godzinach. Że tak powiem, złowiłem kilka ryb. Fajnie się zaczęło, były brania jakieś tam i ucichło. Już gdzieś od 5 godziny nie miałem w ogóle nawet wyssanego robaka. No jadę dalej, cały czas zgodnie z taktyką, ale tutaj tym razem po lewej Mariusz Zasada zaczął znowu też jechać, odławiać pięknie ryby. No i co tu dużo gadać.
liczę na te, które będą napływać z prawej strony i żeby coś wydłubać po prostu. Także jak to się mówi, bez odbioru i czekamy na jakiegoś Big Fisha już teraz. Myślę, że 2 godziny minęły, więc jeszcze 3. Może się wkręci jakaś większa rybka. Została godzina 15 do końca. No nie wygląda to na pewno tak, jakbym chciał, albo tak, jak mi się wydawało, że będzie wyglądać. Ryba przestała jakby żerować, przestała brać. Padają tutaj naprawdę pojedyncze sztuki i powtórzyła się powtórka z rozrywki wczoraj, gdzie w tym sektorze, nawet na tych skrajnych stanowiskach były wyniki około 2 kilo. Miałem nadzieję, że wkręci się krąpik, zanim wkręcał się powoli leszczyk, ale już potem tylko coraz mniejsza i ostatnią rybą, jaką złowiłem, to chyba był nawet jazgarz, więc no, zrobiła się totalna lipa. No nie wiem, co tu dalej robić, ale już próbowałem różnych dziwnych rzeczy, łącznie z tonęcaniem lekkim. Naprawdę ciężko już mi cokolwiek nowego wymyślić. Żeglowałem z grubością przyponu i z rozmiarem haczyka nawet. Przecienienie dużo nie dało, może z jedną rybę, więc nie traktuję to tego, jakby to dokładnie chodziło. Momentami miałem wrażenie, jakby wydłużenie przyponu gdzieś dawało jakiś efekt, ale na krótko. I tak jak się bałem tego zamykającego stanowiska, tak, no miałem chyba podstawne, że tak powiem, obawy. Bo ile razy gdzieś tam losuję właśnie, bo już mi się parę razy zdarzyło, czy tam otwierające, czy zamykające stanowisko. Tyle razy, no gdzieś tam chyba razu zbycha, tylko mi się udało coś wtedy ugrać, drugie miejsce zająłem, pamiętam, na zamykającym właśnie. Tylko że zamykającym na końcu, a tu jestem jakby zamykającym na początku, bo tam jest jedynka, a tu jest 59. Ale nie, naprawdę ten fader przez te parę lat się trochę wzmocnił. Jest to już naprawdę wysoki poziom. Wreszcie. Zobaczcie, wreszcie. Krąpia, no. Tak, tak, krąpia. Wreszcie, zobaczcie, udało się. Takiego teraz jeszcze. Do wagi. Na otarcie łez. Bo to co to zostało? Godzina czasu. Nie wiem. Ale lipa. Nienawidzę tego łowiska po prostu. Wiecie? Nienawidzę. Żygam, jak mam tu przyjechać na wodę. Naprawdę, jakby te zawody gdzieś indziej się zaczęły odbywać, to może by było normalnie, ale ta zawalna to jest po prostu drama. Siemka, co tam? Wysyłałeś mi zdjęcia, ale już nie odczytałem, bo się zaczęły zawody, kurde. Słyszałem jak pika, tylko mówię, wyłączę ten internet, bo jeszcze ktoś napisze inny i... Słabo, na maksa. Jeszcze wylosowałem to stanowisko, którego nigdy nie chcę losować, bo jest presja, wiesz. Nienawidzę tych otwieraków, zamykaczy, czasem mi się udaje wylosować, ale po prostu wtedy taką mam presję, wiesz co, dziś? No i nie ma tego fanu. Co? Znaczy zamykającego, nie? Niby, ale otwierającego jakby z prądem, tak? No, wiesz jak to jest, zaraz każdy myśli, że wygrasz k***wa sektor, bo przecież ci same ryby będą wpływać do siatki. Idź się, pagubku ty, bo utoniesz, znaczy uschniesz. Nie, bardzo słabo, nie miałem teraz 1,5 godziny ryby w ogóle. No i dobra. No nic, zobaczymy jak drużynowo chociaż, bo tu indywidualnie to znowu dolne części tabelki, kurde, sektora C. I znowu sektor C. Ja tam się, wiesz,
No w sumie to ucieszyłem, bo mówię, przynajmniej może coś będzie brało, nie? Bo tam z początku wczoraj to taka lipa była, że... Zaraz ważenie. Zobaczymy, ile tam pokaże ta waga. Ale nie napalam się na nawet wyrównanie wczorajszego wyniku, bo naprawdę ryby są małe i drobne. Zobaczymy. Pusty haczyk, wyobraźcie sobie. Puściuteńki. A? Pusty. Nawet nie wiadomo, kiedy branie. Waldi, pozdrawiam ciebie, twoją całą rodzinkę. Jak widzisz, właśnie łowię na twój koszyk. I koniec. Zatrzymam. Dobra. Czekaj. No. Teraz. Dobra, wejdzie, tak? Pusta. Dobra. Ty nie, 1450. Wiedziałem, że nie będzie. 150. Dobra. No i dekoracja, końcówka, zakończenie zawodów. Wyrównany był pojedynek, jeszcze niektórzy sprawdzają swoje wyniki. Panowie, bardzo dziękuję za te dwudniowe zmagania. Było wszystko, był deszcz, była burza, była dobra atmosfera. Były ryby, to jest też najważniejsze. Bardzo dziękuję sędziom zawodu, sędziemu głównemu, pani sekretarz, Edkowi za przygotowanie stanowisk, za złożenie stanowiska, wygłoszenie. Przejdziemy do wręczenia pucharów i medali. Zacznę od klasyfikacji drużynowej. Trzecie miejsce, drużyna MS Ręcz. Brawo! Andrzej Hazek i Tomasz Karczew. Zapraszam. Musicie się tam zmieścić. Narko. Kto kogo bierze na kolanko? Dobra, drugie miejsce, drużyna MTM Wrocław, 23 punkty sektorowe. W składzie Tomasz Mołdawiak, Mateusz Mateusz. Ale nie bój się, tak, bo następnym razem w siatki nie poproszę. Proszę. Tytuł drużynowego mistrza okręgu w roku 2021, drużyna, jak to mówią, czysty przypadek. W składzie Mateusz Wajs, Paweł Guziak, Artur Kurczyński. Po raz 53. No, znaczy już tak, żeby oficjalnie grać. Okej. Panowie, że to był wejście na trybę odnotować. To tak jak ja. No tak wiem, że jest kapitan. To jest, no ale... Wszyscy przypadek. Proszę bardzo. Ale niech zdjęcia sobie zrobić, Andrzej. Teraz panowie jeszcze klasyfikacja indywidualna. Dobra, później zadzwonię. Trzecie miejsce. 4 punkty sektorowe. Waga łączna 16 170 gram. Kolega Mateusz Wajs. Drużyna Czysty Przypadek. I na pudełko stajemy. A, na pudełko jest
zdawali się? Nie, drugie miejsce. Tak, ja tylko powiem, że były trzy osoby, które miały cztery punkty sektorowe, zadecydowała to waga dwóch dni tak naprawdę, więc naprawdę bardzo równe, wyrównane łowienie. Drugie miejsce, kolega Krzysztof Falkiewicz, cztery punkty sektorowe, waga łączna 25,785. I taki paradoks, że najwyższa waga zawodów łącznie nie jest mistrzem okręgu. No tak się zdarzyło. Rano byliśmy kolegami. Potem usiedliśmy obok siebie i tak się stało, że... się zakończyło. Na tym się zakończyło. Kolega z Wodami, zapraszamy. Ale z wielką przyjemnością czytam, że mistrzem okręgu w roku 2021. Były kolega. Tomasz, jedynkami sektorowymi. Zostaje mój były kolega Tomasz Wodawia. Gratulacje, zapraszamy na... Dosięgniesz? Panie Tomku! Tak, teraz panie Tomku będzie! Brawo dla zwycięzców! Brawo!